Jesteśmy na PG Narodowym, dach zamknięty, kibice się schodzą, dzisiaj treningi i kwalifikacje, wielkie oczekiwanie, wielkie napięcie na ekscytujące zawody. Blisko 60 tysięcy widzów zasiądzie jutro na tym obiekcie, by kibicować przede wszystkim Polakom, Bartoszowi Zmarzlikowi na czele. Jeszcze nigdy Polak nie wygrał zawodów Grand Prix na PG Narodowym. Czy to się jutro zmieni? Na to oczywiście czekają kibice, czekamy także my. Zawodnicy się tutaj między nami kręcą, sprawdzają tor, zaraz na niego wyjadą i będą mogli coś więcej na ten temat powiedzieć do kamery. Miło widzieć, słyszeć, słuchajcie, jestem tak podniecony, podekscytowany, serio, jak ja przyjeżdżam na stadion i widzę tor wysypany, fantastycznych zawodników, Bartka i całą resztę, to jest coś naprawdę niesamowitego, serio, ja jestem od dzisiaj naprawdę jestem przynajmniej podekscytowany. Rzeczywiście dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że do 10 razu na Narodowym powinniśmy w końcu usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego. Oby to było choćby jutro. Mazurka dwa razy, na początku i na końcu. To też ładne, oczywiście, tak. Jutro jedziemy tu po raz 8, jak się nie mylę, na Narodowym. Niech to będzie dzień jutrzejszy, zobaczymy, jak to się potoczy. No jest pięknie, rzeczywiście, tutaj z ekipą od Bartka przed chwilą rozmawiałem. Są niepocieszeni, bo nie trafili do tego nowego systemu, czyli do tak zwanego sprintu. Tam brakowało kilku mikrosekund. Ale spokojnie, jutro wydarzy się to, co najważniejsze. Przed chwilą rozmawialiśmy chyba z swoim największym fanem, a na pewno najgłośniejszym, Krzyśkiem Jankesem Jankowskim. Krzysiek jutro będzie prowadził te zawody, więc myślę, że tą publikę, te blisko 60 tysięcy ludzi rozgrzeje na maksa. Powiedz mi, jak ty do tych zawodów podchodzisz, to dla ciebie jest lepsza jazda tutaj na takim Narodowym niż stricte, nie wiem, w Gorzowie, Grand Prix, Toruń. To wzbudza jakieś dodatkowe emocje, czy po prostu Bartosz Zmarzlik jest zawodowcem i po prostu trzeba wygrać, bez względu na to, czy na trybunach jest 6 tysięcy ludzi, czy 60? Odpowiedziałeś na pytanie. To jakby kolejny dzień w sporcie, w mojej pracy i niezależnie gdzie jesteśmy, chcemy jakby pokusić o ten najlepszy wynik i po prostu będziemy robić wszystko na pewno jutro, żeby tak było. Well, if we talk about the stadium first, I think the stadium is a fantastic facility. I've been coming here before. Both the atmosphere has been super, the track's been good. The level of the riders these days, I mean, they have really upgraded everything with both their physical and mentally strength, bike-wise, everything looks good. I mean, just look around you in the pits, it looks fantastic. I wish I had that when I was racing. So yeah, I think the whole package of the Grand Prix Speedway today is just getting better and better and man, I'm so excited to be here. Jestem nastawiony bardzo dobrze. Przede wszystkim czekałem na to całą zimę. Cieszę się, że w końcu mam okazję wziąć udział w tym wydarzeniu. Tak naprawdę nie mogę się doczekać. Jestem podekscytowany, ale tylko w ten pozytywny sposób. Pierwsza runda Grand Prix, no, nie przyniosłam jakiejś takiej nadprogramowej tremy. Mam nadzieję, że jutro będzie podobnie. Wręcz przeciwnie, że ten doping polskich kibiców, tych właśnie 60 tysięcy gardeł, mnie poniesie. Najważniejsze, że będzie tutaj ze mną też moja rodzina, moi sponsorzy, przyjaciele i to dla nich myślę, że będzie też fajny wieczór i nagroda za 23 lata wyrzeczeń, które mnie tutaj doprowadziły do tego Grand Prix. Dla mnie każdy mecz taki jakby przy dużej ilości ludzi jest ekscytujący i to jest taki, jak każdy inny sportowiec ma chyba taki stres i nerwy, ale to są takie pozytywne, nie? Kiedy udaje się pokonać w środku siebie takich, można powiedzieć, demonów, który mówią ci, że przeżywasz po prostu, że nie wyjdzie, że coś nie pójdzie i tak dalej, a przełamujesz to i wychodzi. To jest takie spełnienie. Odpowiedz mi, jak nastawienie przed tymi chyba najbardziej prestiżowymi zawodami, no bo blisko 60 tysięcy widzów na PG Narodowym. Jak ty czujesz się na ten jeden dzień przed zawodami? Bardzo dobrze generalnie, bardzo dobrze, bo tu zawsze jest fajny klimat, fajnie to wszystko wygląda od środka i stadion, ludzie, wszystko robi wrażenie, więc chciałbym to przeżyć, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda i dać sobie wszystko. Mam nadzieję, że wreszcie Polak wygra na PG Narodowym, no bo już długo, długo na to czekamy. Kilkakrotnie było blisko. Myślę, że w tym roku może się udać i mam nadzieję, że się w tym roku wreszcie uda odczarować PG Narodowy i będzie to mekka polskiego żużla. I have a question about all season. Who will be the champion this year? Well, definitely Smarzlik is one to be beaten, you know, he's a region world champion.
We seen Jack Holder has been pushing a little bit into the stomach to Maslek, but definitely Maslek, you know, all over the season, you know, he have a better team, you know, he's better prepared than anybody else, but he won now the last couple of years, you know, so I think the Doyle and Jack Holder, you know, they're the ones that want to push, and I also know Leon Madsen from Denmark wants to push to Maslek, but Masters it's the one to beat if they want to be world champion. Z nami jest kibic, przyjechał na Grand Prix skąd? Z Chojnic. Dzisiaj komu pan kibicuje? No dzisiaj jest Marznikowi i przede wszystkim Szymkowi Łoźniakowi. A czy w końcu Polak wygra Grand Prix na Narodowym? No kibicuje pan nim, ale czy pan to głęboko wierzy, że jest to realne? No myślę, że już czas najwyższy, żeby nasz wygrał tutaj. No tyle lat tutaj chodzimy, więc musi wygrać. Skąd mamy tym razem kibiców? Z Otwocka. Z Otwocka, czyli niedaleko od Warszawy, nietypowo, nie żużlowy ośrodek, więc komu dzisiaj pan przyjechał kibicować? No Bartosz Zmarzyk. Bartosz Zmarzyk, czyli przełamujemy klątwę i pierwszy raz Polak wygrywa Grand Prix na Narodowym w końcu. Koniecznie, po to przyjeżdżam tu co roku, jestem okay. I myślę, że w tym roku właśnie ta klątwa będzie przełamana. Pan Andrzej? Pan Andrzej. Pan Andrzej skąd przyjechał dzisiaj na Grand Prix na Narodowym? Przyjechaliśmy z Londynu. Z Londynu? Oczywiście. Czyli pierwszy raz na Narodowym żużel, nie, czy cyklicznie? Co roku jesteśmy. I komu pan kibicuje? Oczywiście Polakom. Bartek Zmarzik, czy może Dominik Kubera, Szymek Woźniak? Wszystkim Polakom, ale oczywiście 9-5 to nasz numer. Tak, jedziemy z Bartkiem Zmarzikiem. Czyli dzisiaj pierwszy raz Polak wygrywa na Narodowym, jest to Bartek Zmarzik. Chciałbym, żeby był Bartek Zmarzik, ale jeżeli będzie Polak, to też będzie bardzo miło. Jest z nami Marcin Kortat, wielki fan Bartosza Zmarzlika i wielki fan Speedwaya. Emocje wielkie, no troszeczkę zabrakło. Jak ty byś opisał, to tak w całości, pytamy o tych zawodników, sportowców z innych dyscyplin, jak czują żużel, szczególnie tutaj na Narodowym? Nie no, jest to wielkie święto żużla, wielkie koloseum i bardzo prestiżowa impreza, na której każdy chce wygrać. Wszyscy chcemy, żeby Bartek tutaj wygrał. Rok temu trzecie miejsce, w tym roku drugie miejsce. Szkoda na pewno, ale cieszy to, że odrobił parę punktów w klasyfikacji. Musi jeździć regularnie, musi jeździć dobrze i musi zajmować miejsce w top 3 przy każdej rundzie, żeby upewnić się, że na koniec będzie mistrzem świata. Dlatego druga runda i każdy chciałby tutaj zwycięstwa, no ale dzisiaj nie było. Zobaczymy jeszcze Marcina Gortata na Grand Prix w tym sezonie. Nie mówię o Narodowym, tylko o innych lokalizacjach. Tak. Na pewno będę na Grand Prix Pragi. Tam lecimy razem ze zwycięzcą licytacji na Wośpie, dlatego dam na 100% będę na Grand Prix Pragi i potem prawdopodobnie na zakończeniu sezonu w Toruniu, o ile będzie chyba w Toruniu. No tak, w Toruniu. Miejmy nadzieję, że tam będziemy koronowali znowu Bartka Zmarzlika na Mistrza Świata. Oczywiście, że tak, to byłoby naszym marzeniem. Czyli co, za rok czekamy znowu, żeby Polak w końcu na tym Narodowym wygrał? No tak, no nie ma innego wyjścia. Z nami Joanna Jędrzejczyk, wielka fajterka. Dzisiaj wielu sportowców z innych dyscyplin pojawiło się na Stadionie Narodowym, żeby kibicować zapewne polskim zawodnikom. Niewiele zabrakło do tego polskiego, historycznego triumfu na Narodowym, ale my jesteśmy przede wszystkim ciekawi twoich odczuć, no bo doświadczyłaś zupełnie innych dyscyplin, a jak ty się odnajdujesz w roli fana, kibicki sportu żużlowego? Bo my się wszyscy wspieramy i to ja zawsze mówię, że można nie lubić jakiegoś gatunku muzyki, ale gdy pójdziemy na koncert, muzyka na żywo leczy i ona jest wspaniała. Tak samo jest ze sportem. Sport na żywo i tutaj nie trzeba być za jakąś drużyną. Oczywiście dzisiaj wszyscy byliśmy za Polakami. Trzymaliśmy mocno kciuki do samego końca za Bartka Zmarzika, który był w finale. Zajął drugie miejsce, ale dla nas jest zwycięstwo. On na zawsze będzie dla nas mistrzem. Jesteśmy z niego cholernie dumni. Wiem, że ma jakąś gorycz do przegryzienia, przetrawienia dzisiejszego wieczoru, ale tak naprawdę jesteśmy, Bartku, z siebie cholernie dumni. Tak jak mówię, ja kocham sport na żywo i gdy tylko mam chwilę wolną, to z chęcią wpadam na takie eventy sportowe. Niesamowita atmosfera, ponad 50 tysięcy ludzi na Stadionie Narodowym. Stadion nam się kojarzy przede wszystkim z piłką nożną, ale to również eventy żużlowe. Wiele lat temu walczyłam na stadionie Etihad Stadium w Melbourne w Australii, gdzie przyszło ponad 55 tysięcy ludzi. Buduje dodatkowo tak sportowca? Jak jest więcej tych kibiców? Wy to czujecie? Więcej ludzi pokrzepia nas i my zarazem więcej do udowodnienia, więcej serc, które musimy pokrzepić i dostarczyć im to, po co przyszli kibice, bo nie ma sportu bez kibiców żadnego, także mega się cieszę, że żużel jest tak popularną dyscypliną i bardzo się cieszę, że tak dużo ludzi przyszło i dziękuję kibicom.